Cześć wszystkim, z tej strony Matranos i mam dzisiaj jeszcze dla Was małego newsika, mianowicie na Steamie pojawiła się w końcu oficjalna zapowiedź już dodatku małego darmowego DLC do pobrania już 28 lutego, jest już oficjalnie zapowiedziane, prawdopodobnie jak zwykle będzie to około godziny 16-17, wtedy właśnie przeskakuje u nas właśnie ta data jak gdyby i wtedy właśnie Steam to udostępnia, także nie spodziewajcie się tego z samego rana. Ale ogólnie rzecz biorąc, o czym będzie to DLC? Zostało wypuszczone gameplay, jeżeli chcecie zobaczyć, to możecie sobie luknąć na Twitchu oczywiście. Tam jest jak gdyby gameplay jednego z deweloperów, jeżeli chodzi o tą bohaterkę. I tak naprawdę jest tam wszystko powyjaśniane. Ogólnie rzecz biorąc, sama Isabella von Kastein jest dosyć ciekawą postacią, muszę tutaj przyznać, że ma całkiem ciekawe umiejętności, drzewko umiejętności, jest skierowana na kierowanie jak gdyby jednostkami latającymi, tymi dużymi potworami, czyli wargajstami i wargulfami, jeżeli chodzi o to, i na dodatek jeszcze wykorzystuje w bardzo dobry sposób tutaj naszych agentów, chodzi tutaj między innymi o te wampirzych lordów, czy tam te wampirze lamie, te takie bohaterki właśnie, z którymi wiążą się dwie dyscypliny. Oczywiście mamy tam magię cienia oraz magię śmierci oczywiście. I będziemy sobie zaczynać grę, to jest jeden z feature'ów, że kiedy właśnie wybierzemy sobie Isabelle von Karstein, to będziemy zaczynać z dwoma takimi bohaterami. Drugą sprawą jest oczywiście to, i to jest chyba najważniejsze w ogóle, stamtąd to tak wyskoczyłem trochę, że będzie to dostępne jako osobna frakcja, czyli ogólnie rzecz biorąc będziemy zaczynać tutaj jako Schwarzwaffen. Tak jest, ta mała frakcyjka z taką zieloną jak gdyby flagą tuż pomiędzy właśnie tym głównym takim niebezpiecznym przeciwnikiem na mapie strategicznej, jakim było Tempelhof wcześniej. Teraz bierze i no nie jest już taką popierdółką, taką małą frakcyjką, tylko naprawdę no ma teraz jakieś tam zacięcie. Jeżeli Izabela faktycznie będzie dowodzić tą frakcją w czasie na przykład kampanii z innej strony, to tak naprawdę będzie tutaj ostra ekspansja, moim zdaniem przynajmniej ze strony właśnie tej małej frakcyjki, ponieważ jak zdążyłem zauważyć, poziom trudności, jak i sama inteligencja takiego AL dowodzonego przez jakiegoś konkretnego lorda, a nie jakąś tam taką typową kopię, czyli takiego typowego właśnie nekromanty czy coś w tym stylu, jest bardzo duża i część tych frakcji po prostu bierze i zupełnie zmienia obraz późniejszej kampanii. Czyli na przykład zamiast takich wampirów siedzących na swoim podwórku, być może w końcu dostaniemy takich wampirów, którzy będą zagrażać na przykład ziemią Imperium i będą tam agresywnie działać. Zwłaszcza przez to, że kiedy na przykład, przynajmniej moim zdaniem, Izabela zawiąże tutaj jakiegoś rodzaju sojusz z siłami normalnych wampirów, co jest dosyć prawdopodobne, może się okazać, że po prostu będzie ona tutaj całkiem nieźle wymiatać. Dobra, jeżeli chodzi o tą bohaterkę, to oczywiście jest to partnerka Vlada von Karsteina. On ją jak gdyby przemienił, o ile dobrze pamiętam, chyba z lorki. I po prostu jest jego towarzyszką. Wspierała go zawsze, zawsze była przy jego boku. I to jest odzwierciedlone właśnie także i w grze. Mianowicie, kiedy będą oni stawać na polu bitwy, czyli po prostu kiedy będziemy mieli starcie z dwoma armiami, czyli jedna dowodzona właśnie przez Vlada von Karsteina oraz druga dowodzona przez Izabelę, to zarówno Izabela, jak i sam Vlad dostaną tutaj po prostu potężny buff do ataku, jak i do obrony samej tych postaci. Na dodatek jeszcze zaczyna z tymi dwoma wampirzymi heroesami, czyli tymi postaciami takimi, i te dwie postacie będą oczywiście wzmacniane przez jej jakąś tam pasywną umiejętność. Mianowicie każda chyba tam, każda bohaterka będzie miała chyba plus 10 do ataku i do obrony. Więc jest to dosyć ciekawe i ogólnie rzecz biorąc cieszę się, że wygrało Total War Warhammer w tym Make Love Not War content czy coś takiego. Ogólnie rzecz biorąc, w końcu udało mi się to rozgryźć wczoraj i już stwierdziłem, że skoro akcja się kończy, to tak naprawdę nie będę tutaj stawiał żadnego newsa, bo było już późno. Chodziło tam między innymi o to po prostu, że brali i jak gdyby twórcy czterech różnych tytułów spotykali się i grali tam w jakieś tam gry
i robili ogólnie rzecz biorąc nowy content do swoich produkcji i oczywiście ten, który wygra, zobowiązuje się do zrobienia jakiegoś tam DLC czy coś w tym stylu. No, prawdopodobnie właściwie to DLC, które teraz dostaniemy, czyli tą Izabelę von Karstein, będzie właśnie tą nagrodą. Wątpię, żeby zrobili jeszcze jedno DLC, chociaż pewnie tych DLC będzie w przyszłości dużo. Chodzi tutaj mniej więcej mi tylko i wyłącznie o to, że tak naprawdę no wiadomo było chyba, że wygrają. Ja już kiedy zobaczyłem to i stwierdziłem, że no, a co będzie, jeżeli nie wygrają, to co, to nie dostaniemy tego, tej Izabeli, nie dostaniemy nic takiego. No i wtedy właśnie zaczęła się taki mały mętlik w głowie, ale na szczęście wygraliśmy. Mamy się z czego cieszyć, także no cóż, Izabela zawita do nas już 28 lutego. Przypominam, że będzie to razem z jak gdyby udostępnieniem Bretonii w kampanii, czyli również będzie właśnie prawdopodobnie nowa postać do rozegrania, nowa frakcja, jeszcze jedna, mianowicie właśnie Bretonia. Ciekaw jestem, w jaki sposób zostanie to wszystko umiejscowione, czy będzie to trzymało wysoki poziom, ponieważ te wszystkie DLC, które do tej pory wyszły, były no, na dosyć przyzwoitym poziomie, muszę przyznać, w porównaniu do podstawki i każdy dawał coś tam, niecoś do gry. Także dobra, okej. Okay. To będzie tyle, jeżeli chodzi o newsa. Pamiętajcie, że jeżeli chcecie sobie zobaczyć, w jaki sposób się rozgrywa tutaj tą Izabelą i tak dalej, no to możecie sobie oczywiście gdzieś tam wyczaić tą transmisję z Twitcha, na którym jest po prostu pokazana ta rozgrywka tą Izabelą i już teraz będziecie mogli to zobaczyć nawet na chwilę obecną, tylko że muszę was tutaj ostrzec, że transmisja jest w języku angielskim. Także jeżeli nie przeszkadza wam poczekać, no to poczekajcie jeszcze około 2 tygodni, może 1,5 tygodnia i tak naprawdę na moim kanale znajdą się gameplaye właśnie Izabelą i będę się tam pewnie tym czymś zagrywał. Także to by tyle. Dzięki za uwagę, do usłyszenia.